Ostatnio mówiliśmy o tym poważaniu męża, że to jest w tym chrześcijańskim małżeństwie, w tym Bożym porządku, jaki Bóg ustawił, no to najważniejszym staraniem żony to jest właśnie to, żeby poważać swojego męża i żeby ten mąż czuł się szanowany, że to jest jemu do czegoś potrzebne, tak to Bóg ustawił. Chciałem, żebyśmy zrobili sobie pewien test naszej duchowości, test naszego wzrostu chrześcijańskiego, test tego, na ile poważnie to, co przyswajamy z Biblii, wprowadzamy w nasze życie. Gdzie jest miejsce sprawdza? Gdzie jest prawda o nas? O, słyszymy dzieci, a to ma z tym związek. Prawda o nas jest wśród naszych najbliższych, w naszych rodzinach. A dzisiaj zajmiemy się tą drugą stroną. I zrobimy to w taki sam sposób jak ostatnio, że się zbierzemy też w takie cztery grupy. Warto przypomnieć, że ten nakaz miłości męża do żony jest w kontekście miłości Chrystusa do Kościoła. Za chwilę będziemy starali się uszczegółowić, czy starać się wypisać sposoby realizacji tego nakazu, ale byśmy to zrobili rzeczywiście w tym duchu, o jaki chodzi autorowi tego tekstu, to warto sobie przypomnieć, że ta miłość to nie chodzi tylko o jakieś romantyczne sprawy, chociaż oczywiście też może to zawierać, tylko że tutaj tym wzorem miłości, o której mówi ten tekst, jest to, co zrobił Chrystus dla każdego grzesznika, to, co zrobił Chrystus dla swojego Kościoła. Dlatego też w tym takim trochę głębszym zakresie postarajmy się swoje rozważania poprowadzić i spróbujmy odpowiedzieć sobie na takie dwa pytania. Mężczyźni, jak powinienem kochać moją żonę? Czy na czym to powinno polegać? Jak powinienem? I drugie pytanie, jak ona oczekuje okazywania jej miłości? Bo to, co powinienem, tu powinna nam wyjść jakaś lista uniwersalna. Prawie każdy z nas powinien jakieś podobne rzeczy napisać, w tym jak powinienem kochać swoją żonę. Takim powiem, czy trzeba, czy jedno wystarczy, czy tak ogólnie jakoś myślę? Uszczegółowić. To żeby uszczegółowić, no nie żeby tam kochać mocno na przykład. To nie o to chodzi. Szkoda, bo tak myślałem. Co to znaczy? Nie? Co to znaczy, że ja mam kochać swoją żonę? No tak, jak rozumiem ten nakaz, że ja mam kochać swoją żonę? To jest pierwsze pytanie, szczególnie dla mężów. A drugie pytanie to już tylko dla mężów. To jest, jak moja konkretnie żona, jakich objawów miłości ona szczególnie oczekuje. Żony, jak powinna się wyrażać miłość mojego męża do mnie? I tutaj mówię, w tej pierwszej części można to jeszcze niekoniecznie tak, wiecie, personalizować, a u dołu to sobie napisać, na jakich szczególnie objawów miłości ja potrzebuję, żebym się czuła kochana. Bo wiecie, ktoś może być kochany, ale się nie czuć kochany. Nie? To już kobietom nie muszę tłumaczyć. Panny i kawalerowie, trzeba sobie wyobrazić jakąś bliską kobietę, czyli na przykład mamę albo siostrę. I jeśli wiemy, że żona potrzebuje miłości, no to możemy to jakoś transponować, właśnie w tym, rozszerzać w tym kierunku, że też ogólnie kobiety są wrażliwe na ten aspekt ich traktowania. Czyli panowie, napiszcie sobie, jak według was, i tutaj mama, siostra czy siostry, jak czego ode mnie oczekują, by wiedziały, że ich kocham. A dziewczyny, wy podobnie jak mężatki, możecie właśnie sobie, jak wy oczekujecie, żeby wam okazywać miłość.
oferowanie pomocy oraz nie odstawianie na później pomocy, o którą jesteśmy proszeni, będąc przy tym słownym i solidnym. Zauważać dobre strony, stwarzać dobrą atmosferę, okazywać szacunek, łagodny, cierpliwy, powstrzymujący się od gniewu. Interesowanie się pomysłami i sprawami, okazywać szacunek, szczerość relacji, słuchać co mówi i spędzanie czasu, zaopatrzenie i bezpieczeństwo materialne, służyć radą, znoszenie wad z jednoczesnym zwalczaniem ich. Teraz panny posłuchamy. Zainteresowanie moim życiem, teraźniejszością, przyszłością, doradzanie, pomoc w decyzjach, troska codzienna, tutaj taki przykład, że na przykład jak dojadę gdzieś, świadomość, tutaj też dawanie mi takiej świadomości, że ktoś nade mną czuwa, krytykowanie działań, jeżeli są złe, wymaganie ode mnie zachowania Bożych norm, czyli takie dawanie mi poczucia bezpieczeństwa, umieć wysłuchać, miłość nie za poszczególne cechy, ale miłość bezwarunkowa, pomimo potknięć, akceptacja słabości, duchowa bliskość, współprzeżywanie, wyrażanie wdzięczności, chwalenie, brak gwałtownego gniewu, bez furii, ale też stanowczo, docenianie wśród innych, ale bez przesady, tak żeby nie zawstydzać. Wrażliwość, okazywanie zrozumienia, szanowanie wolnej woli, w niektórych sprawach pozostawiać właśnie wolną rękę. Szczerość, nie obgadywanie za plecami, ale mówienie w twarz, nieobrażanie, duchowe przewodnictwo, rozmawianie ze mną takie na różne tematy, taka wymiana myśli jako forma spędzania czasu, podtrzymywanie na duchu w trudnych chwilach, nielekceważenie, wyznaczenie roli, uczucie bycia potrzebnym, otwartość, czyli traktowanie mnie jako przyjaciela. Teraz, żeby złapać troszeczkę balansu, przejdźmy do listy mężów. Chcieć być w każdej sytuacji przy żonie, zrozumieć i spełniać jej potrzeby i oczekiwania, odnosić się z delikatnością, wrażliwością i wyrozumiałością, nie być przykrym, pokazywać cierpliwość, mieć ducha przebaczenia i łaskawości, tajemniczać żonę w swoje sprawy, plany, zamierzenia, wpuszczać ją do swojego świata, ale równocześnie nie dawać jej trosk ponad jej miarę, być dla niej pocieszeniem w trudnych chwilach, być wiernym, stałym, fizycznie i mentalnie, zapewniać ją o swoim uczuciu, postawić ją na pierwszym miejscu w swoim życiu w różnych sprawach, ponad dziećmi, ponad innymi jakimiś swoimi, no tam powiedzmy, nie wiem, pasjami czy planami, nie uchylać się od odpowiedzialności, zapewnić prowadzenie, głównie duchowe, nie odkładać na później zrobienia tego, co jest dla niej ważne, spełniać jej prośby, korygować jej złe myślenie konsekwentnie, dawać okazję do pomocy czy realizacji jej zdolności, wspólnie wykonywać różne czynności, różne jakieś tam plany, akcje, dotrzymywać słowa. To przejdźmy właśnie, tak jak powiedziałem, do listy najdoskonalszej, czyli kobiet, które już zderzyły się z rzeczywistością. Jako pierwsze to bycie opoką, czyli stwarzać poczucie bezpieczeństwa, stabilności, zarówno emocjonalnej, jak i finansowej. Po drugie, mąż powinien być zaangażowaną głową, czyli wskazywać kierunek, mieć również plan dla mnie jako żony. Następnie dawać poczucie przynależności żonie, żeby żona czuła się taka właśnie wyróżniona i kochana w obecności innych. Daje poczucie bliskości, czyli rozumienie się tak jakby bez słów. Doglądanie żony w takim aspekcie, dbanie o jej świętość, o wzrost, jest lojalny, czyli jest taki z wyczuciem, nie obraża i nie obnaża słabości żony przy innych, jest wierny, czyli godny zaufania, też
ta miłość powinna wyrażać się w poświęceniu, takiej pełnej uwagi i czasu dla żony. Następnie ufa żonie, jest łaskawy, wyrozumiały dla jej błędów, okazuje zadowolenie z jej towarzystwa, zdejmuje z żony ciężar podejmowania decyzji, czyli jest takim realnym przywódcą, a jednocześnie jest opiekuńczy i widzący potrzeby żony, odpowiadający na nie. Zachwyca się żoną, docenia ją i aranżuje też coś specjalnego. Jakiś specjalny czy czas, czy to już zależnie od małżeństwa, ale jest aktywny w tym związku małżeństwa. To zastosowanie oczywiście znamy, jest dość takie proste, że teraz o tej liście porozmawiajmy, o tych listach, nie? Porozmawiajmy ze sobą nawzajem w małżeństwach, czy także mówię do panów taki apel, żeby ze swoją mamą, czy siostrą, siostrami o tym porozmawiać. Jeśli ktoś nie zrobił tego poprzedniego zastosowania, żeby z ojcem, z bratem porozmawiać, no to zachęcam. Dziewczyny mogą porozmawiać ze swoimi ojcami, czy też z braćmi, jeśli właśnie się też nie czują, czy no, chciałyby poprawić tę relację. I na koniec jeszcze chcę wrócić do pytania, z którym pozostawiłem nas 2 tygodnie temu. Co takiego jest niezwykłego we mnie lub w mojej roli, że Bóg kazał mnie szanować? Czy coś więcej niż szanować, obdarzać? Jakie tam jest słowo w tym naszym tłumaczeniu? Poważać, nie? W niektórych, kiedy by tam widzimy to słowo w użyciu, tam jest niekiedy nawet obawa, nie? Jest mowa o jakiejś czci. Co takiego? Dlaczego my, mężczyźni, dlaczego zostaliśmy objęci takim traktowaniem? Dlaczego Bóg kobietom nakazał takie traktowanie mężczyzn? Co jest takiego niezwykłego? Czy to jest po prostu tak, wiecie, no jednym Bóg kazał to, a drugim tamto i to nie ma związku z naszą rolą? Czy też to coś jest w nas, czy w naszej roli, to już nie chcę tego przesądzać, co powoduje, że ten szacunek jest nam potrzebny i jesteśmy go godni? Oczywiście pomijając pewne uwarunkowania psychiczno-mentalne mężczyzn, że jesteśmy tam mniej podatni na inne, na pewne sprawy, na które kobieta może być bardziej podatna i z reguły jest. Ja sobie tak to wykombinowałem, że jak Bóg powiedział, że uczyńmy człowieka na obraz nasz i później stworzył Adama, a nie Ewę, to my jesteśmy tak jakby obrazem Boga podczas tego stworzenia. A Ewa została później to już jak nam stworzona dla Adama. I skoro myśmy zostali stworzeni na obraz Boga, to też bardziej przejawiamy, albo jesteśmy bardziej wyposażeni w jego cechy. Myślałeś sobie bardziej szczegółowo, jakie to mogą być cechy? Czyli co takiego jest w nas, czego nie ma w kobietach, co nie zostało dane kobietom? Czy jesteśmy bardziej odporni na manipulacje? Że bardziej potrafimy panować nad uczuciami, w sensie takim, że coś się złego stanie, to nikt nie piszczy, nikt nie skacze, nie wrzeszczy, tylko jest racjonalne myślenie. Jesteśmy też silniejsi fizycznie, generalnie są pewne wyjątki oczywiście, ale to teraz to już nie ma większego znaczenia, ale wcześniej to było równoznaczne z tym, że możemy rodzinę utrzymać. Jeszcze Bóg jest rodzaju męskiego. Sam Bóg, no to... To o czymś to świadczy. O czymś to świadczy. Po coś to tak jakoś się wydarzyło. Chyba po raz pierwszy uświadomiłem, że jaka to jest właśnie na nas odpowiedzialność, jako na mężczyznach. Skoro taki nakaz jest Boga, żeby tak nas szanować, no to musimy my musimy temu sprostać, nie? Musimy być godni tego, nie? To nie jest tylko tak, że tak po prostu byle jak sobie będziemy postępować i mamy być szanowani, nie? Tylko że mamy odpowiedzialność przed Bogiem, żeby temu sprostać. Trochę z tego tekstu może też wynika, że jako taki obraz, czym jest właśnie Jezus dla Kościoła. Żeby to tak jakoś bardziej w takiej formie, która tak lepiej, łatwiej dociera, że można zrozumieć. Mi się na przykład wydaje, że
szanowanie męża to jest taki widzialny dowód tego, że kobieta traktuje Boga poważnie, czyli szanuje Boga. Ale jednocześnie jakby z praktyki to tak widać, że mąż dopiero wtedy rzeczywiście może realizować swoją wolę tak jak swoją rolę należycie, kiedy ta żona go szanuje, czyli jakby no, żona jest mu do tego potrzebna, żeby ten mąż mógł w pełni realizować Boży plan tutaj na ziemi, że bez tego wsparcia żony i takiej prawdziwego szacunku mąż po prostu nie może zrobić tego, do czego Bóg go powołał. Wynika jakby z samego momentu stworzenia. No i że właśnie, że tak jak jest pewna pozycja, Jezus jest głową Kościoła, to tak samo mąż głową kobiety. Że wydaje mi się, że właśnie już w samym zamierzeniu Boga, właśnie kiedy stwarzał ludzi, było coś takiego, że właśnie, że kobieta potrzebuje kogoś takiego i że to Bóg po prostu no, dał mu taką pozycję, bo tak chciał. I że właśnie ten szacunek też należy się nie dlatego właśnie, że tam sobie mąż zasłuży, czy nie, ale właśnie z tej pozycji on ma wynikać, jaką Bóg dał mężowi. Sporo padło argumentów za tym, żeby to lepiej rozumieć, dlaczego Bóg taki układ zastosował. Ja spróbuję to usystematyzować. Pierwszy taki powód to jest właśnie ten hierarchiczny. Pamiętacie, jak jest to nauczanie o chustkach na głowach kobiet? I tam jest, żeby to aniołowie widzieli, że kobiety zachowują ten układ hierarchiczny, że w kościele ten układ jest zachowany, że mężowie, można powiedzieć, no, z czcią i uległością odnoszą się do Boga, a kobiety także do mężów. Ten porządek hierarchiczny jest, jest jak gdyby wzorowany przez ten układ rodzinny. Dzięki temu też dzieci uczą się szacunku do władzy. Czy kolejne pokolenia wychowują się w świadomości, że jest coś takiego jak władza, że władza jest dobra i że należy jej słuchać. I to, co mówiliśmy, że przeniosą to później na Boga. Na władzę Boga w ich życiu. Czyli to by był taki argument, można powiedzieć, ze stworzenia i tutaj jak gdyby nie ma naszej roli. Tu nie ma, wiecie, no tak nas Bóg stworzył i my nie mamy tu już nic do tego. Nie? Ale myślę, że jest jeszcze coś więcej. Że to, czego dotknęliście, to po pierwsze, że mężczyzna ma do odegrania pewną rolę. I to jest rola bardzo odpowiedzialna. Rola przewodzenia. Nie rola rządzenia, bo to jeszcze, niektórzy myślą, że to jest łatwe, choć też nie zawsze i do czasu, gdy nie pojawiają się prawdziwe trudności, wtedy nawet rządzenie staje się trudne. Zdaje się, że Tusk już może tego doświadcza od jakiegoś czasu. Ale przewodzenie to jest jeszcze coś daleko większego niż rządzenie czy zarządzanie. Na początku mówiłem o tej roli, że mamy tak kochać swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół. Czyli przewodzenie jest... Miłość do przewodzonych jest częścią przewodzenia. Miłość do tych, którym się przewodzi, poświęcanie dla nich życia i tak dalej. Tak jak Jezus to pokazywał, że taki najemnik, zły przewodnik, zły przywódca, zły pasterz, no to on robi tylko tyle, ile mu się opłaca, albo innemu jest wygodnie, a w chwili niebezpieczeństwa ucieka i pozostawia owce, czyli tych, którym przewodzi, na pastwę okoliczności czy wrogów. A prawdziwy przywódca, prawdziwy pasterz to jest taki, który w poczuciu odpowiedzialności, miłości do tych, którym przewodzi, jest gotowy na najwyższe poświęcenie dla nich. I w tym sensie za tę rolę, tak bardzo ciężką, tak bardzo wymagającą od mężczyzny, należy mu się cześć i szacunek. Oczywiście kobiecie, czy szczególnie żonie, łatwiej będzie ten cześć i szacunek okazywać, gdy ten mąż będzie tę rolę wypełniał, ale, tak jak mówimy, nie jest to warunkiem. Nie jest to
dla niej usprawiedliwieniem, by nie okazywała mu tej czci i szacunku, nawet jeśli on źle tę rolę wypełnia, bo jest jeszcze punkt pierwszy, czyli porządek stworzenia i hierarchia, którą Bóg w świecie aniołów i w świecie ludzi zbudował. Ale jest jeszcze też trzeci powód, o którym chyba też, Gosia, mówiłaś, mianowicie, że mężczyzna jest w rzeczywistości bardzo wrażliwą istotą. I on potrzebuje waszej czci, szacunku, zachwytu czy czegoś tam jeszcze, by tę swoją rolę przywódczą wypełniać. I znamy przypadki czy przykłady mężów, których żony nie szanują i oni wtedy nie realizują roli przywódczej. To się, zobaczcie, jak to się od razu przenosi. Czyli pierwszy punkt to jest hierarchia i porządek społeczny, który bez tego elementu się zachwieje. Dlatego współczesne lewactwo tak bardzo uderza w pozycję męża. Nie? I ta emancypacja, partnerstwo, te różne biznesy, no to właśnie to jest po to, żeby zniszczyć cywilizację. Nie? Drugi powód. Na mężu spoczywa bardzo poważna odpowiedzialność. Kobieta z tą odpowiedzialnością sobie nie jest w stanie poradzić. Ona chwilowo może zastępować męża. Ona oczywiście może wspomagać męża w tej odpowiedzialności. Ale nie może nieść tej odpowiedzialności. Tu widać, jak kobiety samotne, jak cierpią z tego powodu. Nawet te, które są, powiedzmy, zbliżone cechami charakteru do mężczyzn, takie chłopobaby przeróżne, to nawet one w chwili szczerości przyznałyby, że bardzo tęsknią, żeby się do kogoś przytulić, żeby to ktoś inny się nimi zaopiekował. Ten powód trzeci, tu ja nawet młodym kobietom to tłumaczę, z tym naszym pannom, nie? Bo one sobie często pozwalają na dworowanie z mężczyzn. Nie? Jakieś żarty, podśmiewanie się i tak dalej. Mówię, dziewczyny, kopiecie sobie dół. Bo mężczyzna, któremu się okazuje szacunek, on stara się ten szacunek, na ten szacunek jeszcze bardziej zasłużyć. On jest, przez wasz szacunek, on jest mocniejszy, żeby wypełniać dobrze swoją rolę. I każda żona, która okazuje cześć i szacunek i uległość swojemu mężowi, sprawia, że on się staje lepszym przywódcą, lepszym troszczycielem dla samej siebie. Czyli jak gdyby buduje sobie tego kogoś, o którym dzisiajśmy mówili, który będzie ją kochał w Boży sposób.